Zarabianie w internecie to marzenie coraz większej liczby osób. Możliwość pracy z dowolnego miejsca na kuli ziemskiej, czy też osiąganie ponadprzeciętnych zarobków przyciąga coraz większą liczbę osób, która szuka najlepszego sposobu na zarabianie w sieci. W dzisiejszym wideo pokażę Wam 7 najważniejszych rzeczy, nad jakimi warto się zastanowić w momencie, kiedy chcecie rozpocząć swoją przygodę internecie. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zachęcam Was do zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym wideo. Okej. Jesteś na początku swojej drogi i zastanawiasz się, jak zarobić pieniądze w internecie. Widzisz inne osoby, które już tego dokonały i z błyskiem w oku podziwiasz zarówno ich zarobki, jak również i styl życia. Mało tego, oczami wyobraźni już widzisz siebie samego w gronie osób, dla których praca przez internet stała się dominującym zajęciem. Zastanawiasz się więc, jak zacząć zarabiać pieniądze w sieci. To bardzo ważny moment dla każdej osoby, która chce osiągnąć sukces na tym polu. Wiele osób nie wie, w którą stronę podążyć, zaczynają więc oni chaotycznie próbować swoich sił na przeróżnych płaszczyznach. Rozwiązują więc ankiety, klikają w płatne maile, otwierają blogi i zaczynają promować produkty w sieci afiliacyjnej. Koniec końców kończą one jednak z kilkoma złotymi na koncie i przeświadczeniem, że w internecie nie da się zarobić poważnych pieniędzy. To wideo ma na celu pokazanie Ci, że do tego tematu można podejść inaczej. I warto to zrobić, ponieważ jeśli Twój start w zarabianiu pieniędzy w internecie będzie udany, to istnieje znacznie większa szansa, że zajdziesz dalej niż ci, o których mówiliśmy przed chwilą. Aby jednak dobrze wystartować i zacząć zarabiać w internecie, warto na samym początku zatrzymać się i zastanowić nad kilkoma niesamowicie ważnymi aspektami, przez które każdy, powtarzam, każdy człowiek zarabiający w sieci wcześniej czy później będzie musiał przejść. Pierwszą rzeczą, na jaką warto zwrócić uwagę, są nasze umiejętności. Z jednymi rodzimy się, drugie nabywamy podczas naszego życia. Każdy z nas ma jednak obszary, w których jest lepszy od innych, bądź też słabszy. I to właśnie na tych obszarach warto skupić całą naszą uwagę. Każdy z nas ma predyspozycje do zarabiania w sieci, ale nie każdy będzie wybitny w określonych dziedzinach. Jedni będą umieli tworzyć piękne grafiki, inni będą znakomicie pisać teksty, jeszcze inni potrafią wspaniale obsługiwać social media i kontaktować się z innymi osobami. Warto więc usiąść i zastanowić się, jakie są moje mocne strony. W przypadku, kiedy mam predyspozycje graficzne, warto zainteresować się tematem tworzenia grafik. Kiedy wspaniale piszecie, śmiało możecie próbować swoich sił jako copywriter, a kiedy nie wyobrażacie sobie życia bez social mediów, zastanówcie się nad możliwością zarabiania poprzez prowadzenie tychże mediów dla innych osób czy też firm. Chodzi o to, aby rozwijać się w kierunku, w którym jesteśmy mocni. To da nam tak ważną pewność siebie na samym początku i pozwoli zacząć zarabiać w internecie stosunkowo szybko. W przypadku, kiedy wybieramy dziedzinę, której nie lubimy lub nie mamy do niej predyspozycji, po pierwsze, trudno nam jest zdobyć wiedzę, po drugie, możemy łatwo się zniechęcić do dalszego działania. Dlatego też usiądźcie i zastanówcie się, jakie są Wasze talenty, jakie są Wasze mocne strony, a dopiero później zacznijcie zarabiać w sieci. Drugą rzeczą, nad którą warto się pochylić, kiedy zastanawiamy się nad tym, jak zacząć zarabiać w internecie od zera, jest pytanie, co chcemy osiągnąć. Niby głupie i oczywiste pytanie. Jeżeli jednak zastanowimy się nad tym nieco głębiej, możemy dojść do spektakularnych konkluzji. Większość z nas chce zarabiać w internecie, ponieważ chce mieć więcej pieniędzy lub czasu. Kiedy jednak zadamy sobie kolejne pytanie, po co mi pieniądze? Odpowiemy, że potrzebujemy ich na przykład na nowy dom, samochód, wczasy, ciuchy itd., itd. Kiedy jednak zaczniemy pytać samego siebie, po co mi wszystkie te rzeczy, możemy dojść do ciekawych odpowiedzi. Często można dojść do wniosku, że nasze działania są podyktowane chęcią zaimponowania innym, a wtedy znów możemy zadać sobie pytanie, po co chcemy zaimponować innym itd., itd.
Mam nadzieję, że wiecie już, o co chodzi. Wielu ludzi zaczyna swoją przygodę w sieci, nie wiedząc tak do końca, czego chcą. Czasami może okazać się, że wcale nie potrzebujecie aż tak wiele. Zbieranie pieniędzy na nowy samochód czy zagraniczną wycieczkę możecie zacząć od poukładania swoich finansów osobistych i dowiedzenia się, ile pieniędzy potrzebujecie. Zróbcie więc sobie listę i wypiszcie na niej wszystko, co chcecie osiągnąć wraz z cenami za wasze marzenia. Wiedząc, ile macie zbierać, chętniej podejmiecie się zadania niż w przypadku, kiedy ogólnie marzycie o jakiejś rzeczy. Dla przykładu, jeżeli waszym marzeniem jest na przykład kupienie sobie motocykla i objechanie nim całej Polski, to najpierw dowiedzcie się, jaki dokładnie chcecie mieć model, ile kosztuje, ile pali i co będzie wam potrzebne na podróż. Mając wszystkie wydatki spisane na liście, łatwiej zaczniecie realizować wasze marzenia. Trzecia rzecz, która pomoże wam zacząć zarabiać pieniądze w internecie, jest poznanie osób, które zarabiają już pieniądze w ten sposób, w jaki wy chcecie zarabiać. Oczywiście, w dobie internetu wcale nie jest to trudne. W sieci znajdziecie masę miejsc, w których możecie spotkać osoby, które mają podobne zainteresowania co wy. Weźmy chociażby forum zarabiam.com czy makecash.pl. W tych miejscach znajdziecie setki, jeśli nie tysiące osób, które interesują się tematem zarabiania w sieci. Możecie więc czytać dzienniki prac innych osób, udzielać się w dyskusjach, a nawet kontaktować się z mentorami, którzy często gęsto za darmo pomagają innym osobom w zarabianiu przez internet. Wszystko to macie za darmożkę i ta kopalnia wiedzy jest najlepszym miejscem na to, aby stawiać swoje pierwsze kroki na drodze zarabiania pieniędzy w internecie. Czwartą rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, kiedy chcemy zacząć zarabiać pieniądze w sieci od zera, jest nie stawianie wszystkiego na jedną kartę. Jeżeli od początku myślicie tylko i wyłącznie o jednym złotym sposobie zarabiania pieniędzy w sieci, to radzę wam zmienić to podejście. Nie ma czegoś takiego jak złoty gral zarabiania i to, co działa dziś, za jakiś czas może okazać się całkowitą klapą. Internet to najszybciej zmieniające się środowisko, dlatego tak ważnym jest ciągłe ewoluowanie. Mając kilka dróg do wyboru, mamy opcje w momencie, kiedy coś nam nie wyjdzie. Starajcie się więc poszukiwać licznych sposobów zarabiania w internecie, ponieważ im więcej macie źródeł dochodu, tym bezpieczniej możecie się czuć. Tracąc jedno źródło dochodu, tracicie tylko część ze swoich dochodów. Jeżeli jednak stawiacie wszystko na jedną kartę, tracicie wszystko. Szóstą rzeczą, na jaką warto zwrócić uwagę, jest właściwe podejście do zarabiania w internecie. Widząc góry pieniędzy, które zarabiają inni, możemy dojść do wniosku, że zarabianie przez internet jest łatwe i szybkie. Nie jest to jednak prawda. Jak każda praca, tak i ta wymaga od nas poświęcenia, wysiłku, jak również na jej efekty trzeba po prostu poczekać. Dlatego też zawsze starajcie się podchodzić do zarabiania pieniędzy w internecie, jak i w życiu, jak do maratonu, a nie jak do sprintu. Lepiej biec powoli i zabiec daleko, niż rzucić się pędem do przodu, by po kilkuset metrach paść na kolana ze zmęczenia. Pamiętajcie więc, że zarabianie w internecie to maraton, a nie sprint. Siódmą rzeczą, na jaką warto zwrócić uwagę, jest edukacja. Po części wspomniałem o tym w poprzednich podpunktach, ale myślę, że warto powiedzieć to jeszcze raz. Edukacja jest niezwykle ważna. Zdobywanie nowych umiejętności nie tylko pozwoli wam zarabiać więcej pieniędzy, ale ułatwi wam proces ich zdobywania. Dlatego też po pierwsze, zawsze starajcie się edukować. Po drugie, nigdy nie żałujcie na to pieniędzy. Jeżeli widzicie, że jakaś książka czy kurs online może dać wam wartość, nie wahajcie się i po prostu ją kupcie. Potraktujcie to jako swoistą inwestycję. Bo to jest inwestycja. Raz wydane pieniądze pozwolą wam na zdobycie nowych umiejętności, a te z kolei dadzą wam narzędzia, dzięki którym zarobicie wielokrotność tego, co wydaliście na waszą edukację. W dzisiejszym wideo poznaliśmy naprawdę sporo aspektów, które warto wziąć pod uwagę, zaczynając swoją przygodę z zarabianiem pieniędzy przez internet. Mam nadzieję, że ten materiał dał wam wartość. Jeżeli tak się stało, zapraszam was serdecznie do pozostawienia łapki lub komentarza z dobrym słowem pod tym wideo. Zachęcam was również do odwiedzenia mojej strony internetowej sprytnypieniądz.pl/wiedza, na której znajdziecie e-book z ponad 100 pomysłami na zarabianie pieniędzy w internecie. Link znajdziecie pod tym wideo. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia w
wkrótce.